Dzień dobry, mam na imię Ania i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Sielanki Anny. Będę tutaj pomału ogarniała swoich simów, bo kompletnie nie wiem, co mam z nimi robić. Dobra, ty sobie coś zjesz, nie wiem, jakieś resztki może znajdziesz, czy coś tam. No i takie, matko, jak ta lodówka działa. Znaczy, jak ona nie działa. Takie, hello? No. A jeszcze byś wyrzucił zepsute jedzenie przy okazji. Jeszcze weźmiesz coś zepsutego i będzie, wiesz, problem. Dobra, informacje początkowe jak zwykle są takie, że mój kanał nie jest kanałem simowym. Mój kanał jest kanałem bullet journalowym i zajmujemy się tutaj planowaniem i naklejkami do planowania. No ale jedz, chłopie, jedz, nie przeszkadzaj sobie. Ja tu będę mówić, a ty sobie zjedz spokojnie. Potem się jeszcze umyjesz. No, także mój kanał nie jest kanałem simowym. Rozgryweczki z simów są dlatego, że sprawiają mi przyjemność, ale ja Was zapraszam przede wszystkim na filmy te związane z planowaniem i z różnymi innymi inspiracjami. Będę się bardzo cieszyć. Oczywiście, jeżeli je obejrzycie. Tutaj zaraz będziemy ogarniać, bo tutaj mamy bardzo głodne kury. Także będziemy... No, mogę nazwać jeszcze kurnik. Kurnik kurnicki, podoba mi się. No, ale tak, nie wiem, wystarczą po dwa na każdy? Ale tak, co miałam mówić? Miałam mówić, że... Nie, to. Że bardzo mi się spodobało nagrywanie simów i wymyśliłam już sobie kolejne rozgrywki. I mam nadzieję, że w poniedziałek będę już nagrywać dla Was odcinek właśnie takiej rozgrywki całkowicie... Lis, idź sobie, gdzie ty jesteś? Idź sobie, nie chcę cię tu. Gdzie jesteś? Gdzieś jesteś, bo... No gdzieś musisz tu być. Gdzieś tu musisz być. Ja schowałeś. Proszę. Którym ty jesteś lisem? Bursztynem. Zmykaj mi stąd. Nie macie tu. Nie macie tu. No, wracając do myśli. Mam nadzieję, że w środę już się pokaże nowy odcinek, pierwszy odcinek nowej serii, całkowicie nowej serii. I będą to nadmorskie przygody Krzysia. Mam już przygotowaną rodzinkę całkowicie, mam już przygotowany domek, mam już taką wstępną właśnie historię. No, także bardzo, bardzo mi się to spodobało. A docelowo chciałabym zrobić tak, żeby wtedy, kiedy nie ma na kanale filmów o planowaniu i o bullet journalu, żeby pojawił się codziennie, znaczy no, w te dni, w których nie ma o planowaniu, żeby codziennie był inny odcinek serii simowej. Mam już w zasadzie wszystkie zaplanowane, to teraz tylko się pora zabrać za, że tak powiem, no, ogarnianie tych odcinków, nie? Ej, a dlaczego ja tutaj nie mam lamy? Dlaczego ja tu nie mam lamy? Co się stało z moją lamą? Kur zwierzę, ale przecież ja miałam białą lamę. Hello? Mógłby mi ktoś coś... Dobra, okej. Okay. Wiem, że miałam białą lamę. Aha. Ale zaraz, ale gdzie jest moja lama? Była na wystawie i co się z nią stało? Gdzie jest moja lama? Dlaczego ona nie wróciła z wystawy? No, ale to tak nie może być, nie? Ja chcę włożyć do lodówki. Co? Nie włożę, tak? Świetnie. Super. Znowu będzie mi się... Nie, mi się nie chce w to bawić. To ewentualnie im położę. Ale te grzyby i ta resztę to będę się bawić kiedy indziej. Ale powiedzcie mi, dlaczego... Przecież miałam lamę i ona była... To gdzie ona jest? Jak jej nie ma ani tam... Ani tu... I na tu... Jest. Boż. Boż. No dobra, ale teraz ja bym chciała ją...
Zwierzę wyborcze. Wiecie co? Zawał serca. Normalnie zawał serca. Ja już nie wiem, o czym mówiłam. Po prostu nie wiem, o czym mówiłam w tym momencie. Matko, jak się przeraziłam, że nie mam lamy, że coś się z nią stało. Nie. Czekajcie, bo ten królik myśli o prezencie. Ale się przeraziłam. Wiecie co? To było straszne. To było straszne. Matko. Już nawet nie wiem, o czym wam mówiłam. Jejku. Dobra, sobie coś tam ponawozisz. Bo trzeba, podlejesz teren, ponawozisz, opryskasz. Matko, nie wiecie co. A on, słuchajcie, on odchwaszcza. Patrzcie, on odchwaszcza łapkami. Nie. Jakie to cudne. Muszę trochę się pozaprzyjaźniać z tymi królikami, bo one są takie przesłodkie. W ogóle nie wiem, poogarniam trochę dzisiaj. Schowaj do wyposażenia, schowaj do wyposażenia. Ogarniam trochę dzisiaj, może mi się uda jakieś zadanie nawet zrobić. Może będzie tak miło. Choć się wysiusiasz, a ty w jakim jesteś tam stanie rozwoju? Aha, dopiero tutaj sprzątasz. No dobra. A jak z kurami, jak z... Aha, a ty jajek w ogóle nie pozbierałaś, no. No nie, aha, bo tutaj nie ma. Ale tu zbierz. Proszę mi komunikatów o 100-krotce nie dawać, już mam, mówiłam kiedyś. Ale te zwierzęta są takie nawet ogarnięte z tego, co widzę. O, takie nawet czyste. Chyba, mam nadzieję, że się nie pobrudzi, zanim do niej podejdę. Wysiusiałaś się, to jeszcze tam zbierzesz jajka. Aha, ty znowu jesteś głodna. To sobie może jeszcze coś zjesz. Nie, no ta lodówka po prostu... Dobrze, a my sobie zerkniemy, słuchajcie, co my tam mamy do zrobienia. Te plotki to mnie dobijają. Co prawda nie tak jak ten kawałek sera wtedy, ale też są takie niezbyt. Zrób zdjęcia poza... Aha, czyli gdzieś muszę pojechać, dobra. Dobra. Rozmawiać z dostawcą produktów o burmistrzu. Cześć, pestka. Dostać czekoladową tartę. Aha, czyli trzeba zrobić czekoladową tartę. Dobra. To może mi się uda zrobić nawet. Zobaczymy. Dobrze. To teraz te jajka. O, i dwa z możliwością wyklucia. To ty sobie idź zjedz, a my tu jeszcze ogarniemy jajeczka. A, to cztery. Ej, a dlaczego nie... Nie mieszczą się, patrzcie. No może jakieś jest do wyklucia? Nie, jeden dzień. Jeden dzień. Jeden dzień, a tu? Jeden dzień, matko. No, kuraki, wykluwać się. Bo ja się z wami nie ogarnę. Zobaczymy tobą, czy ty będziesz mogła tą tartę czekoladową zrobić. Pewnie to się gotuje, nie? Jak każde ciasto w tej grze. I co to tam do tego trzeba mieć? Ojejku. Co tu jest? Co to? Świerszcze z popcornem? Okej, okay, nie chcę wiedzieć. Naprawdę, nie chcę o tym nic wiedzieć. Mm-mm.
Ciastka czekoladowe. Parmigiana. Ciekawa jestem, co to jest parmigiana. Dowolny ser i bakłażan. O, to by musiało być dobre nawet. Danie ze świerszczy. O tym też nie chcą wiedzieć. Jest tarta czekoladowa i nawet ją mogę zrobić. Jajko, czekolada lub syrop czekoladowy, mąka lub cukier. No dobra, to zrobimy. Dawaj, będziesz... Aha, jesteś... Dobra. Będziesz gotować tartę czekoladową. Jeszcze zobaczymy, czy to ma być cała, czy kawałek. No niby cała. Niby cała. Nie, moja droga Kim, ponieważ będę teraz piekła tartę czekoladową. Nie mogę się rozpraszać. Cześć, królik. Hello. My pana nie znamy. No ale my pana nie znamy, przepraszam, i pieczemy tartę czekoladową. Czy coś zepsuliśmy? Tak, coś zepsuliśmy. Nie mogę zlokalizować, co zepsuliśmy. To nie. To nie. O to, dobra, zamień. Wiem, że nie powinniśmy zamieniać, ale ty jesteś zajęty z krową, więc... No nie zabrzmiało to dobrze, ale niech już będzie. Ty jeszcze tak, zbierzesz tutaj cały plon, bo zapomniałam i dawno nie zbieraliśmy tutaj. No po prostu się zapomniałam, no. Tutaj pewnie jakieś pieniądze na nas czekają. No, jak miło, sprzedaj wszystko. Podlej. A tu można też coś tam? Nic nie można więcej. Śmieszne to. O, i tutaj można sprzedać wszystko. A czemu ty jesteś zły, że co? Strzyżenie lamy. Wełna lamy nie jest tak puszysta, jak mówią. Mleczek... Aha, nie udało ci! Rozumiem, że cię potraktowały niezbyt przyjemnie. Ja się myślę, co tu jest, a tu kogut śpi. Potem jeszcze wyczyścisz krowę. Ale strasznie dużo z tym obrządkiem jest ten. Ja w ogóle już tak zaczęłam sobie przemyśleć, a tutaj już jest do zrobienia, czy co? Woluł. Zaczęłam już tak się zastanawiać, bo ja generalnie bym chciała, żeby oni też mieli jakieś dziecko na przykład, co nie? Miło by było. I będziemy się, no to tak, na pewno tutaj się nie, wtedy nie pomieścimy, to na 100%, więc będziemy musieli kupować domek. I mam już właśnie na oku domek w miasteczku i ja myślę, że weźmiemy sobie ten domek, gdzie nie ma tych zwierzątek, tylko są te kurki, nie? To sobie będą, ojej, ojej, żebyś ty nie zjadła tej tarty. O, pluszak wyrosła na kurę, ale fajnie. No i wracając właśnie, chodzi o to, zaraz sobie z nią pójdziemy. Komu to masz dostarczyć? Dostawcy produktów spożywczych. Aha, dostawcy produktów spożywczych. Okej, dobra, żebym... No to się przelecimy do miasteczka. No i no to może wam pokażę właśnie ten domek nawet, który mam do... na oku. No i wtedy byśmy tam w tym domku mieli właśnie dzidzie i tam byśmy nie mieli już lamy i krówki, tylko byśmy mieli kury i ewentualnie jakiś mniejszy ogródek, no bo naprawdę tak jak widzicie tu, myślałam gdzieś o którymś z tych domków, o to jest to chyba, tu jest kurnik, nie? Te są dzikie lisy i proste życie, ale właśnie jest taki fajny ten domek i ten, no podoba mi się. I taki właśnie w miasteczku, bliżej do sklepu, wszędzie, do różnych rzeczy, to tak miło z dzieckiem, nie? No i troszeczkę byśmy właśnie zmienili sobie okolice, chociaż tamta okolica jest super. Jest taka piękna i romantyczna i w ogóle. No ale takie mam właśnie plany. To mi napiszcie, co wy na to. O, zaraz... Zobaczymy. O, ja nie umiem tak tą kamerą. Łe. Tak nie umiem, a chciałam wam pokazać ten domek. To jest któryś tutaj. Chyba ten właśnie, no. Zaraz, może tak mi się uda. O.
To był. Tak, to jest ten domek. O właśnie. Dokładnie tak. To jest ten domek, o którym myślałam. No, ma dwie grządeczki. Tu ewentualnie nawet trzy zmieścić. Będą kurki, ale też właśnie nie za dużo tych kurek, no bo będziemy mieli, nie, żeby nie tak dużo. Tutaj coś sobie pewnie pozmieniam, nie, żeby tak nie było jednostajnie. Ale bardzo mi się ten domek podoba i myślę, że jest taki akuratny. Tu jest tak fajnie, wszędzie właśnie tutaj blisko i no i myślę, że będzie miło. Dobra, szukamy dostawcy produktów spożywczych. Halo, halo, gdzie pan jest? Halo, halo. Może podsłucham plotek przy okazji, nie? Jak już tu jestem. Szukamy dostawcy. Nie tej pani, tylko tego pana dostawcy. Dlaczego one się ciągle pilnują i ja nie mogę nic podsłuchać? To mi się to nie podoba. Jezu, to jest pięknie. No tak jak to jest pięknie, słuchajcie. Zachwycająco. Szkoda, że te domki nie są jeszcze wszystkie tutaj na przykład do zamieszkania, nie? Fajnie by było, żeby taka była możliwość. Ale to jest, no to jest bajecznie. To jest okolica, która jest no po prostu tak bajeczna i tak cudowna. Tak, wiem, że jakoś tak się kręcę bez celu, ale chciałam poszukać tego dostawcę. Co to za pan? Franciszek Wichura, nie znam go. Ten też jest śliczny, on jest chyba ten. A czy ktoś w nim mieszka, czy on jest do kupienia, ale też jest piękny. Joj, jaki romantyczny. Ktoś w nim chyba mieszka. Będę musiała potem sprawdzić, ale jest zachwycający. No, to jest bajecznie tu jest. A ten? O ten nie. Ten już nie jest do zamieszkania, taki duży. Ten też już nie jest do zamieszkania, szkoda. Ten jest jeszcze do zamieszkania, ale tutaj chyba ktoś mieszka. Tutaj też jest możliwość kurek. No ale ten to już jest taki za wielki, chociaż fajna szklarnia. Dobra, czy jest tutaj ten sprzedawca? Bo jak nie, to go będzie chyba trzeba ten wołać do siebie, nie? Jakoś takoś. Z panią burmistrz mieliśmy też o czymś rozmawiać. A nie, odwrotnie, z dostawcą produktów o burmistrzu. Patrzcie, pan sobie siedzi i wyszywa na dużym tamborku. Jak sympatycznie. No nie, no bardzo miło uważam. No i co? No i nie ma go tu nigdzie, nie? A wy tu plotkujecie i nie dajecie mi się podsłuchać. I co? I nic. No to zaraz. Skoczymy gdzieś jeszcze na chwilę zrobić to zdjęcie, o które nas proszono. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie i dam radę zrealizować zadanie. To gdzie skoczymy? Może do Windenburga. Bardzo go lubię. Może tu? Może tu? Mam nadzieję, że to będzie zaliczone, nie? Jak zrobię zdjęcie i już, i to będzie tyle, nie? Dobra. A nie, no to w bardzo fajnym miejscu stoisz chyba, tak mam nadzieję. Czekaj, nie tak, nie tak, nie tak. Nie sobie fotkę. A dlaczego nie. Aha, tutaj, dobra, ja już się wystraszyłam. Zrób zdjęcie. Właśnie coś takiego chciałam, ale. Tak, żeby było bardziej, tak bardziej atrakcyjnie, nie? O, tu, nie? No i co? No i zobaczymy, czy to zadziałało. Czy to wystarczy?
i wracamy. Dobra, wrócę na razie tutaj, bo to chyba pani burmistrz trzeba było dać, nie? To zdjęcie. Dobra. Szukam pani burmistrz. Szukam pani burmistrz. No i co? Wiecie co? Ja chyba po prostu pojadę do domu, umyję ją i wysiusiam, bo widzę, że z nią jest nie bardzo. I jak pojedziemy do domu. To to ogarnę chyba panią burmistrz. I resztę tych rzeczy, nie? Także wrócimy sobie nią i tak, najpierw może ogarnę ją, bo widzę, że ona jest bardzo nieogarnięta. Czyli tak, skorzystaj i weź prysznic, żebyś ty się dobrze czuła. I teraz tak. A to zdjęcie też mam dać dostawcy produktów. I z dostawcą produktów i... Dobra, czyli... No, czyli trzeba, słuchajcie... Trzeba... Gdzie się zamawia? Zamów dowód? Chyba tak. O, no właśnie, to nie burmistrza. A zaraz, a nie mogę jego po prostu... Chwila, moment, co ja się coś dzisiaj plączę, ale... O właśnie, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Czy ja go nie znam? Ja go znam, to jest on, nie? Zobaczymy. Dobra, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy to się tak... Czy to się sprawdzi. No chodź i zobaczymy. Mam ci dać zdjęcie i mam ci dać... Tak, i mam ci dać... czekoladową tartę. I mam rozmawiać o burmistrzu. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała. No i jesteś. No fajnie. Moment, żebyś ty mi nie uciekł. Patrzcie, mogę. Mogę rozmawiać o burmistrzu. Mogę. Ej, no przed chwilą było, żeby dać tartę czekoladową. Nie no. O, daj zdjęcie. Aha, będę musiała haft krzyżykowy mu dać. I jeszcze tę tartę chciałam ci dać. No ej. No dobra, wiem, że cię tam pochwalę, ale co z tą tartą? Wiesz, już dałam mu zdjęcie. No nie ogarniam. Wykonaj haft, dostarcz czekoladę. No gdzie jest? Więcej opcji, przyjazne.
Więcej opcji. Daj tartę czekoladową. Tylko te simy mnie dzisiaj po prostu... Znaczy, żeby tak dzisiaj. No i co? No ja wiem, że się cieszysz. Każdy by się ucieszył. Taka pyszna tarta czekoladowa. Dobra. A co? Aha, bo tu jeszcze zdjęcie chyba mu dałaś, tak? Drugie, czy co? To ja już nie wiem. Piechota, czy to właśnie mnie omija, gdy tkwię tu na miejscu, zamiast poznawać świat poza granicami miasteczka? No tak, to cię tu omija. Dobra. Dobra, to, no to, no to tak, no to nic na mnie pozostaje. Nie wiem, czy to dzisiaj już... Nie, to jest 21. To my się pożegnamy, a już nie będziemy, słuchajcie... A może właśnie, może weźmiemy za następne zadanie, bo chyba jedno możemy. Także jakieś jedno zadanie sobie weźmiemy i jej będę kładła spać. No i co? Sprawdzić i co u nich, a tutaj... O, frykasy dla futrzaków. To nie wiem, czy to, czy... No dobra. Spróbujemy koleżeńską wizytę, zobaczymy. I co to będzie? Zwierzę się na temat Hanford następującej liczby ważnych mieszkańców. 3. Aha, 3 mieszkańców. No to się pojedzie do miasteczka i wtedy. Czyli na następny odcinek będziemy mieli do wykonania haft i polatanie po ludziach. O, znowu mi coś dajesz? A właśnie, miałam sprawdzić, bo ludzie mi ciągle dają jakieś rzeczy. Super, cieszę się. I ja nie wiem, co to są za rzeczy. To już sprawdzimy jeszcze. O właśnie, co to jest to? Otwórz. Ale przy mnie otwórz. Dlaczego idziesz do kurnika? Okej. Okej, a dlaczego... A ja ci nie kazałam sprzątać kurnika. Ja ci kazałam otworzyć pudełko. I co? A to był ten pudding w nim chyba. I 2 czekoladowe jajka mam. Ej! Nie no, to mi się podoba. Jak tu już jesteś, to rozrzuć karmę przed spaniem. I będziemy was kłaść spać. A ty już byś szedł do domu bez późno, chłopie. Jesteś nastolatkiem w końcu. No, wyślij do domu. Wyślij do domu, śpi, a ty co robisz? Rozmawiasz z drzewem, bo żony nie ma. Też w sumie jakaś myśl. Dobrze, to rozmawiaj z drzewem. W ogóle porobiłeś wszystko, co trzeba, obory są czyste. No w miarę. O tu. Brudnawy. To jeszcze byś ogarnął szybko to, bo potem znowu będzie, że nam ta... Lama umiera z głodu. No. I jak zrobisz to, to też śpi. Także fajnie. Coś nam się dzisiaj udało zrobić. Jakieś rzeczy. Jakieś, że tak powiem, plany poplanowane. Przyszły dom na oku. Ja się będę musiała zorientować. Oni mają 186 tysięcy. To chyba im spokojnie na ten dom wystarczy. Także się trzeba będzie, będzie przeprowadzać, więc trzeba będzie ogarnąć liczbę kur, a kur jest po prostu zatrważająco dużo. Trzeba będzie liczbę kur jakoś do ten, zmaleć, no lis. Lis, przecież jest ochraniacz przed lisami. To dlaczego futrzasty złodziej grasuje wokół mojego domu? Nie życzę sobie żadnych futrzastych złodziei, żadnych. No, zabezpiecz przed nim kury i jajka. Przecież zabezpieczyłam. Gdzie jest ten futrzasty złodziej? O, tu jest Ale on patrzy na nasze ptaki. Lis Morella. Lis Morella, jesteś ten, jesteś okropny. Jak możesz? Jak możesz, Lis Morella? No patrzcie, on będzie jak patrzył na te nasze ptaki. O. 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 Ale ma minę. Czekaj, to ty jeszcze nie idź spać, tylko mu powiedz... O, błagaj tego lisa, by przestał.
Ale on jest zabawny. Jejku. A tu... Ej, tu jest następny lis. Lord. To może ten był zagrożeniem. Będziesz błagał lisa, by przestał? Chyba się nie lubicie. Coś mi się widzi, że cię nie polubiła za to. Dobra. No miejmy nadzieję, króliczki, że króliczki i wszystkie inne zwierzaczki będą bezpieczne. Także już śpimy. Śpimy i widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy dalej ogarniać wszystkie ważne futrzaste i jajczaste sprawy. Także tak. Także do zobaczenia. Pa, pa.